Rytm dnia tutaj na warsztatach szkoleniowych polegał na tym, że o godzinie 6:30 była pobudka, później przygotowanie do zaprawy i zaprawa, czyli rozruch poranny. Następnie uczestniczyliśmy wspólnie z marynarzami w podniesieniu bandery. Jest to ceremoniał, który jest wykonywany codziennie na okręcie, który jest zacumowany w porcie wojennym. Później odbywały się zaplanowane szkolenia z zakresu szkolenia strzeleckiego, a także walki wręcz. Ćwiczyliśmy również taktykę strzelecką i wiele innych rzeczy związanych z codzienną pracą funkcjonariusza. Chcieliśmy tutaj razem z przełożonym policjantów zaakcentować nie tylko to, co dzieje się w policji, w ceremoniale policyjnym, ale również takim marynarskim. Byli zakwaterowani na okręcie wojennym, więc obowiązywał ich przez cały czas zakwaterowania ceremoniał marynarski. Z moich informacji od dowódcy okrętu wynika, że zachowywali się bardzo poprawnie, co cieszy, bo nie wszyscy mają do czynienia z ceremoniałem morskim, a to jest niezwykle, powiem, uroczysty i tak, gdzie przestrzeganie jego daje takie poczucie dumy z tego, że jesteśmy na okręcie marynarki wojennej. W programie szkolenia na początek zorganizowano trening bezstrzałowy. Cel! Policja! Policjanci w swojej codziennej służbie są często pierwszymi osobami, które znajdują się na miejscu zdarzenia i są pierwszymi osobami, które udzielają pomocy. Ważne jest, żeby udzielili to w sposób bezpieczny zarówno dla siebie, jak i dla tych osób poszkodowanych. Na szkoleniach, na treningach uczymy policjantów przede wszystkim podstawowego ABC, zachowania własnego bezpieczeństwa, umiejętności oceny sytuacji oraz umiejętności podstawowej pomocy medycznej, czyli czynności reanimacyjne, opatrywanie ran, tamowanie krwotoków, unieruchamianie uszkodzeń narządu ruchu, złamań, zwichnięć.